Czysta woda zdrowia doda. Mogły się o tym przekonać dzieci z olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów, które 21 marca odwiedziły stację uzdatniania wody Karolin w Olsztynie przy okazji Światowego Dnia Wody. Pomysł powstał w zarządzie i w dyrekcji naszej firmy i zarówno u pracowników, gdyż jesteśmy szeroko otwarci dla mieszkańców miasta Olsztyna, czyli naszych odbiorców, żeby poznali oni cały proces uzdatniania i wydobycia wody od kuchni. Dzieci obejrzały maszyny uzdatniające wodę, poznały cały proces jej oczyszczania, a także dowiedziały się, jaką rolę odgrywa w przyrodzie. Rozpoczęliśmy od tego w ogóle, po co nam jest potrzebna woda, gdzie ją używamy, jak jest ważna dla człowieka i nie tylko, dla zwierząt, dla w ogóle całego środowiska. Potem obeszliśmy i wytłumaczyłem zasady działania hali filtrów, hali pomp i dyspozytorni, tu gdzie się mieścimy, czyli naszego serca. Wytłumaczyłem jeszcze raz działanie poszczególnych urządzeń. Powiem szczerze, że ja jestem zaskoczona, że świadomość dzieci jest taka duża. Bo naprawdę wiedzą bardzo dużo na temat wody, wiedzą do czego ją wykorzystujemy, wiedzą w tej chwili już wiedzą co to jest uzdatnianie, także wiedzą na pewno dużo. Już jutro, czyli 22 marca, stacja uzdatniania wody Karolin będzie otwarta dla wszystkich, nie tylko dla szkolnych wycieczek. Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obchodzi Światowy Dzień Wody właśnie w ten, tradycyjny już, sposób. Ideą obchodów jest uświadomienie wszystkim ludziom na świecie, jak ważne jest prawidłowe gospodarowanie wodą pitną, która ze wszystkich wód na Ziemi stanowi jedyne 2%. Zapraszamy w sobotę, jutro, między 10.30 a 12.30, tu na stację uzdatniania wody Karolin przy ulicy Wiosennej, gdzie również każdy z nas będzie, każdy z mieszkańców Olsztyna będzie mógł dowiedzieć się, jak odbywa się produkcja wody, jak odbywa się uzdatnianie i dlaczego mamy taką dobrą wodę w Olsztynie, a nie inną. A po całym zwiedzaniu, około godziny 13, będzie przejazd do Olsztyńskiego Teatru Lalek, gdzie wystąpi Teatrzyk Piosenki Satyrycznej Czyści jak łza. Chętni do zwiedzenia stacji Karolin będą mogli dotrzeć na miejsce specjalnymi autobusami, które wyruszą z osiedla Generałów o godzinie 10.40 oraz z Dajtek o 10.50. Dla zmotoryzowanych PWiK udostępni bezpłatne miejsce parkingowe.